Witam bardzo serdecznie wszystkie matki i ojców i generalnie opiekunów dzieci autystycznych, ponieważ do Was jest skierowany tak naprawdę ten film i w sumie ten projekt, który w tym momencie nagrywamy. Przypominam, że nagrywamy teraz projekt Autyzm. Jest to projekt, który pokazuje naszą historię i nasze doświadczenia z autyzmem. My mieszkamy w Szkocji. Przypominam to osobom, które nie oglądały poprzednich filmów lub na przykład trafiły teraz przypadkowo. Mieszkamy w Szkocji, czyli ja, moja żona Justyna i nasz syn Kacperek. Kacperek niedługo skończy 13 lat i będzie miał urodzinki, których się już nie może doczekać oczywiście, no jak to dzieciaki. A więc ten projekt, tak jak wspomniałem, jest skierowany głównie do osób, które są w jakiśkolwiek sposób powiązane ze środowiskiem autystycznym, czyli tak jak wspomniałem, rodzice, babcie, dziadkowie, opiekunowie, ale jak najbardziej każdy, kto chce posłuchać naszej inspirującej historii i tego, jak walczyliśmy z autyzmem i jak walczymy, to oczywiście każdy jest tutaj mile widziany. Moi drodzy, ten projekt się składać będzie z kilkunastu prawdopodobnie odcinków, ponieważ zauważyłem, że jest duża potrzeba, jest duże zainteresowanie, a naszym celem jest przede wszystkim dostarczać wiedzę, inspirować i pomagać tak jak potrafimy, ponieważ no, my osiągnęliśmy, uważam, duży sukces, jeśli chodzi o leczenie autyzmu u naszego syna i myślę, że osiągniemy jeszcze większy sukces. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek postaram się, żeby nie był zbyt długi, ponieważ ostatnio mam tendencję do nagrywania bardzo dużych monologów, co niekoniecznie musi być ciekawe, a więc przechodzę już do rzeczy. W dzisiejszym odcinku będzie krótko o tak zwanej cierpliwości, oraz zapowiedź następnych odcinków, to co wydarzy się w następnych odcinkach. Na początku chciałem wspomnieć, że w kolejnych odcinkach postaram się, aby wystąpiła też moja żona. Będziemy razem rozmawiać o autyzmie. Będziemy Wam razem przekazywać informacje i wiedzę, którą mamy i będziemy Was razem inspirować. Ciężko mi jest przekonać żonę do wystąpienia przed kamerą. Nie to, żeby była jakąś nieśmiałą osobą, tylko no, nigdy nie występowała przed kamerą. I szczerze mówiąc, no ciężko ją i moją żonę przekonać do tego, ale myślę, że się przekona. Jestem na dobrej drodze. Może kupię jakiś prezent, ładne, piękne kwiaty i zgodzi się. Dobrze, to koniec żartowania, przynajmniej na razie. I teraz powiem Wam coś o cierpliwości. Słuchajcie, w tym projekcie, czyli w tych filmach, które już się pojawiły na YouTube, mam na myśli filmy z projektu Autyzm i w filmach, które pojawią się w przyszłości, będę dużo mówić o cierpliwości, będę dużo mówić o niepoddawaniu się, ponieważ sami stosowaliśmy się do tych filozofii życiowych, że tak powiem, i wiem, że to działa. A w przypadku autyzmu ma to kluczowe znaczenie i powiedzą Wam zarówno o tym lekarze, terapeuci. Także naprawdę uważam, że to, co Wam za chwilę powiem, jest warte wysłuchania i warte wzięcia sobie do serca. Ja nie jestem z wykształcenia psychologiem, nie jestem z wykształcenia terapeutą, nie jestem również lekarzem. Moje wykształcenie jest w zupełnie innym kierunku, ale moje wykształcenie jest bardzo powiązane z motywowaniem i inspirowaniem, dlatego wydaje mi się, że wykorzystałem to doświadczenie, które zdobyłem podczas moich studiów powiązanych z motywacją i inspiracją i to doświadczenie wykorzystałem właśnie też w terapii mojego syna i uważam, że się sprawdziło. Moi drodzy, zapewne wielokrotnie słyszeliście albo czytaliście jakieś posty motywacyjne typu nie poddawaj się i to tak naprawdę dotyczy każdej dziedziny życia. Ja z reguły omijałem szerokim łukiem takie posty, ponieważ same posty, jakieś posty gdzieś na Instagramie czy na Facebooku, na których jest napisane nie poddawaj się, to ci się uda, nie poddawaj się, to osiągniesz sukces, to są tak naprawdę słowa. Jeżeli my tych słów nie zrozumiemy, to nie będziemy tak naprawdę wiedzieć, co one oznaczają. A nie poddawanie się to nie jest tylko wiara w to, że mi się uda. Nie poddawanie się to przede wszystkim działanie. To jest przede wszystkim działanie. Sama wiara jest niezwykle ważna i nie mam tutaj na myśli wiary religijnej, tylko wiara w coś,
co chcemy osiągnąć, jest niezwykle ważna, bo taka wiara kieruje naszymi poczynaniami. Natomiast najważniejsze jest działanie i to jest właśnie niepoddawanie się i bycie cierpliwym, czyli działanie w kierunku osiągania założonego celu. I czym to działanie jest w przypadku autystycznych dzieci? Moi drodzy, ja wam to powiem na swoim przykładzie. Każdy dzień, kiedy się budziłem, wiedziałem, że to jest kolejny dzień, gdzie będę walczył z chorobą mojego dziecka. I po prostu już rano planowałem sobie, jak ten dzień będzie wyglądać. A więc tak, rano wstanę, nakarmimy malucha, zaprowadzimy go do przedszkola czy do szkoły już w późniejszych etapach. W tym czasie, kiedy on będzie w przedszkolu i w szkole, my sobie przygotujemy plan działania na popołudnie, jak już młody wróci ze szkoły. Czyli przygotowaliśmy sobie to, co będziemy z nim zrobić. Przygotowaliśmy sobie zabawki, którymi się będziemy z nim bawić. Przygotowywaliśmy sobie gry, na przykład jakie mu zaproponujemy. Oczywiście też wiedzieliśmy, o której godzinie mu mamy podać obiad, później kolację, jakąś przekąskę. Wiedzieliśmy, o której godzinie mamy podać mu konkretne suplementy, jakieś witaminy czy inne suplementy. Wiedzieliśmy, o której godzinie włączymy mu bajkę i obejrzy tą bajkę przez 15 czy 20 minut. Ja wiem, że w dzisiejszych czasach jest tendencja do odradzania oglądania bajek przez dzieci autystyczne. Nie wiem, z czego to się bierze i ja tego oczywiście nie podważam. My osobiście nie stosowaliśmy się do tego. Nasz Kacper oglądał bajki praktycznie codziennie. Teraz już ogląda filmy, bo już jest nastolatkiem. Ma tam swoje ulubione filmy dla nastolatków. Już coś o miłości, randkach i tak dalej. Już takie się włączają filmy. A więc tak, było wszystko zaplanowane. Była zaplanowana suplementacja, oglądanie bajek, gry, zabawy. Co tam było jeszcze zaplanowane? No wszelkiego rodzaju aktywności typu rysowanie, malowanie farbkami, słuchanie muzyki. My właśnie bardzo dużo puszczaliśmy muzyki naszemu dziecku, ale nie muzyki, to znaczy tak, tak naprawdę puszczaliśmy mu muzykę taką, na którą on zareaguje dobrze, więc testowaliśmy muzykę zarówno muzykę jakąś skoczną, puszczaną gdzieś na dyskotekach, testowaliśmy muzykę poważną, testowaliśmy tak zwany chill out, czyli taką muzykę spokojną, no rozumiecie, co to jest chill out. To jest muzyka taka relaksująca, uspokajająca. Testowaliśmy muzykę wykorzystywaną przy medytacjach. Ja osobiście sam bardzo dużo medytuję, co też mi pomogło oczywiście w leczeniu Kacperka i nadal mi to bardzo pomaga, więc kiedyś może nagram film o medytacji. Także testowaliśmy muzykę. Na naszego malucha zadziałała muzyka tak zwana relaksująca do medytacji. To jest bardzo prosto, można znaleźć taką muzykę, wystarczy na YouTube wpisać gdzieś muzyka medytacyjna, muzyka do relaksacji i puszczaliśmy tą muzykę gdzieś w tle. Ta muzyka leciała na przykład cały czas podczas tego, jak on jadł, podczas tego, jak on się bawił, więc ta muzyka potrafiła w tle lecieć nawet przez 5-6 godzin dziennie. Oczywiście, tak jak mówiłem, odpowiednio ściszona, tak żeby była słyszalna, ale żeby nie zagłuszała niczego. I zauważyliśmy, że po iluś tam dniach czy tygodniach taka relaksacyjna muzyka dawała efekty, dawała znaczne efekty. Czasem zaczęliśmy zauważać, że nasz Kacperek po prostu skupia się i widać było wyraźnie, że on słucha tą muzykę i no, widać było, że się bardziej uspokaja. Z czasem to było widać coraz bardziej. A więc tak, jeszcze raz reasumując. Wstawanie rano i planowanie całego dnia, to uważam jest bardzo ważne. No w ogóle planowanie w życiu jest bardzo ważne, ale tutaj mówimy o autyzmie. I teraz tak, i przede wszystkim cierpliwość. Jak sobie wyrobić cierpliwość, ponieważ no, wiele osób mówi, ja nie mam cierpliwości. Słuchajcie, ja też nie miałem cierpliwości, naprawdę. Może teraz mówię do was spokojnie, mówię do was jako cierpliwy człowiek i możecie sobie pomyśleć, że a tobie to dobrze, bo ty już wyciągnęłeś dziecko z autyzmu, osiągnęliście duży sukces w leczeniu i łatwo ci jest powiedzieć. Uwierzcie mi, że ja nie byłem człowiekiem cierpliwym, naprawdę. Ja byłem człowiekiem, który chciał mieć szybko na pstryknięcie palcem i już. Musiałem się tej cierpliwości nauczyć, a uczyłem się tej cierpliwości poprzez codzienne wmawianie sobie, muszę być cierpliwy. Muszę być cierpliwy i po prostu trenowałem tą cierpliwość. A najlepszy trening cierpliwości, moim osobistym zdaniem, ponieważ ja nie jestem trenerem
trenerem personalnym, nie jestem trenerem cierpliwości czy coś w tym rodzaju, tylko ja sobie taki trening wymyśliłem. Kiedy już przestawałem być cierpliwy, to zamykałem oczy, brałem 10 głębokich oddechów i podczas tego oddychania w myślach sobie powtarzałem: muszę być cierpliwy, bo robię to dla swojego dziecka. Muszę być cierpliwy, bo robię to dla swojego dziecka. Jeżeli znacie inne możliwości, inne metody treningu cierpliwości, to jak najbardziej stosujcie je, to jest bardzo ważne, ale ważne jest, żeby to robić codziennie. Codziennie, w końcu nasz mózg utworzy jakieś połączenia chemiczne, jakieś połączenia neuronowe i będziemy automatycznie z dnia na dzień coraz cierpliwsi. A to się będzie przekładać na terapię waszych dzieci, bo będziecie mieli więcej cierpliwości, czyli będziecie wysyłać więcej pozytywnej energii, która będzie odbierana przez wasze dziecko. I to nam wam na pewno pomoże w terapii. A więc cierpliwość to podstawa. A mówię o tej cierpliwości i nagrywam ten film dlatego, ponieważ na swojej drodze spotkałem mnóstwo ludzi niecierpliwych, mnóstwo ludzi, którzy oczekiwali efektów po kilku tygodniach, czy nawet czy po kilku miesiącach pracy z dzieckiem autystycznym. Ludzie bardzo często, nie mówię, że wszyscy i wierzę w to z całego serca, że wy tacy nie jesteście, ale ludzie bardzo często, kiedy my opowiadaliśmy naszą historię i kiedy my opowiadaliśmy, co robimy, aby pomóc naszemu dziecku, to ludzie to często robili to przez powiedzmy 4-6 tygodni, 3-4 miesiące i powiedzieli, że widzimy minimalne efekty albo ich nie widzimy w ogóle. Moi drodzy, i w tym momencie musicie włączyć cierpliwość, ponieważ efekty nie są zauważalne tak prosto. Ja wam teraz podam kilka przykładów, ile my czekaliśmy na jakiekolwiek efekty. I wiem, że was może to troszkę zniechęcić, ale naprawdę jest o co walczyć. Walczyć o własne dziecko, walczyć o zdrowie waszego dziecka. To jest najważniejsza walka, jaką możecie, i to jest konieczna walka, jaką musicie podjąć. Kurde, atakuje mnie tutaj poduszka. Chciałem sobie jakoś pod głowę ją podłożyć, ona mnie tutaj atakuje. Dobra, mniejsza z tym. Słuchajcie, a więc tak, nasze efekty. Jak już mówiłem, nasz syn został tak naprawdę zdiagnozowany w wieku 3 lat. Najpierw w Polsce, później w Edynburgu, bo tutaj mieszkamy w Szkocji, w Edynburgu. Ta diagnoza została zweryfikowana i została potwierdzona. I w tym momencie zaczęła się nasza walka z autyzmem. I od samego początku zaczęliśmy walkę zarówno stosując się do medycyny konwencjonalnej, czyli do rozwiązań konwencjonalnych, jak i zaczęliśmy samodzielnie poszukiwać rozwiązań w książkach, w internecie, na forach. Z reguły to były na forach w Stanach Zjednoczonych, ponieważ w Polsce te 10 lat temu ciężko było znaleźć wystarczająco dużo informacji na temat terapii biomedycznych, na temat zdrowych diet i jakichś takich po prostu alternatywnych metod leczenia autyzmu. Więc musieliśmy się też jak najszybciej nauczyć języka angielskiego, żeby na tych forach zagranicznych szukać informacji i kontaktować się z ludźmi ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, z Francji czy z Niemiec, a nawet z Australii, z Japonii nawet znaleźliśmy kontakty z ludźmi, którzy mają dzieci autystyczne i którzy właśnie stosowali te różne alternatywne metody leczenia. Więc od razu zaczęliśmy stosować się do terapii konwencjonalnej i terapii alternatywnej, czyli diety, leczenie biomedyczne, zdrowa dieta i tak dalej, i tak dalej. Pierwsze efekty zaczęliśmy zauważać dopiero po 6 miesiącach. I to jest właśnie bardzo istotne. Słuchajcie, po 6 miesiącach, a więc wy też przez 6 miesięcy możecie nic nie widzieć. Możecie zauważyć efekty po tygodniu. Oczywiście, tak też może być, bo o takich przypadkach też słyszałem. Ale możecie czekać na przykład 6 miesięcy. Nasze pierwsze efekty po 6 miesiącach to było jak zanikanie jakichś tam natręstw. Ja to tak nazywam natręstw autystycznych. Nasze dziecko po 6 miesiącach zaczęło dużo mniej machać rączkami, dużo mniej kręcić się w kółko, czyli te takie typowe objawy autystyczne. A po jakichś 2 latach od stosowania terapii, wszystkich terapii mam na myśli, dopiero po 2 latach przestał prawie całkowicie kręcić się w kółko i prawie całkowicie przestał machać rączkami, a więc 2 lata czekaliśmy na to, aż ustąpią te natręctwa, ale też nie całkiem ustąpiły, chciałbym tu podkreślić, że nie całkiem, bo okresowo się później pojawiały od czasu do czasu. Tak było u nas,
Później, jeśli chodzi teraz o sikanie, o dosikanie w pieluchę. Kacperek nosił pieluchę prawie do 7 roku życia. Tak, do 7 roku życia. A więc widzicie, w wieku 3 lat został diagnozowany, przez 4 lata jeszcze nie byliśmy w stanie nauczyć go, aby sikał do kibelka, a nie w majtki. Przez 4 lata to trwało. 4 lata intensywnej i wytrwałej pracy, ale w końcu się udało. W końcu pierwszy raz poszedł do toalety sam z siebie i się wysikał, i to po prostu był ogromny przełom. To dla nas było no nie wiem, nie jestem w stanie określić, jak się bardzo cieszyliśmy, i to było coś ogromnego. A więc wasz maluch też tak może zrobić. Też może się okazać, że nagle pójdzie sam do toalety i się wysika. Jeśli chodzi o numer 2, czyli kupa, to tak naprawdę do 10 roku życia zdarzało mu się robić w majtki. Dobrze słyszycie, 10-latek jeszcze zdarzało mu się robić w majtki, teraz ma 13 lat. A więc zdiagnozowany w wieku 3 lat, przez następne 7 lat czekaliśmy, aż zacznie kupę robić do kibelka. To znaczy, oczywiście sadzaliśmy go dużo wcześniej na kibelku, sadzaliśmy go nawet w wieku 3 lat, w wieku 4 lat, tylko mam na myśli to, że przestał robić wtedy kupę w majtki w wieku 10 lat i zaczął samodzielnie chodzić do kibelka. A do 10 roku życia zdarzało mu się to zrobić w majtki, pod naszą nieuwagę na przykład. Także no tak to wyglądało. Także moi drodzy, nie będę przedłużać tego filmu, ponieważ będzie jeszcze dużo filmów o podobnej tematyce. Będę nagrywał filmy też na Wasze życzenie, dlatego proszę Was, piszcie w komentarzu, o czym byście chcieli usłyszeć. My z żoną chętnie, bardzo chętnie nagramy specjalnie dla Was taki film. Być może w tym projekcie Autyzm będzie kilkanaście filmów, a może się okazać, że będzie potrzeba i będzie kilkadziesiąt filmów. Chcemy Was po prostu zainspirować, chcemy Was wspierać i chcemy Wam pokazać, że mimo tego, że będzie trudno i będzie Wam ciężko, będzie Wam naprawdę ciężko, to naprawdę warto, bo na pewno nie pogorszycie stanu zdrowia Waszego dziecka, jeśli się zaangażujecie, a macie dużą szansę, że poprawicie i to znacznie poprawicie. Taką szansę macie. Także trzymajcie się gorąco. Postaram się w następnym filmie wystąpić z moją żoną. Będziemy dalej mówić o cierpliwości, będziemy dalej mówić o progresie naszego syna, będziemy opowiadać dalej, co i w jakim momencie się pojawiło, kiedy pojawiła się mowa, kiedy zanikały kolejne tiki, kiedy zanikały kolejne natręctwa, kiedy zaniknęła agresja, kiedy zaniknął płacz, bunt. Także będziemy to mówić w kolejnych filmach o tym. Natomiast dzisiaj się już z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia, życzę Wam dużo cierpliwości i zapraszam Was również na Facebook, na grupę facebookową, na której właśnie publikujemy też te filmy, a raczej linki do tych filmów i też rozmawiamy tam między innymi o autyzmie. Więc zapraszam Was też na grupę facebookową, link jest w opisie. Proszę Was o subskrypcję, proszę Was o like, proszę Was o udostępnianie tych filmów i przede wszystkim proszę Was jeszcze raz o subskrypcję i o naciśnięcie dzwoneczka, bo tylko dzięki temu będziecie powiadamiani o nowych filmach i będziecie na bieżąco z nowymi filmami. Jeżeli nie naciśnięcie dzwoneczka, nawet jeśli naciśnięcie subskrypcji, a nie naciśnięcie dzwoneczka, to nikt Was nie powiadomi o nowych filmach, bo tak działają algorytmy YouTube'a. Także dziękuję bardzo jeszcze raz i do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się gorąco. Pa!